Tak, z młodymi ludźmi trzeba rozmawiać, bo to oni będą zmieniali Polskę, bo to ich Polska będzie, a nie Polska emerytów sfrustrowanych przegranymi wyborami. Dzieciaki są dzisiaj przemęczone, przeuczone. Bruksela to stolica Berlina. Bardzo bym prosiła, żeby pan nie przerywał mojej wypowiedzi, dobrze? Wiele zmian ma miejsce w rządzie. Nowi politycy, nowi przedstawiciele, a przede wszystkim nowi ministrowie. O jednym z takich przypadków nowości, czyli Barbarze Nowackiej, porozmawiajmy w dzisiejszym odcinku. Dowiemy się, kto okłamał cały kraj, mówiąc, że żadne prace domowe nie będą oceniane. Kto nie zapewni, przynajmniej nie w najbliższym czasie, ciepłych posiłków dzieciom i kogo opinie krytykują nawet politycy z tej samej strony barykady. Przy okazji wpadnijcie zobaczyć jeden z naszych poprzednich filmików, w którym pokazuję wam, jak Mentzen kulturalnie zaorał Tuska. Link do niego macie w opisie. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a ja będę wiedziała, że chcecie ich widzieć więcej. I jak? Gotowi? No to lecimy! Barbara Nowacka jest polską polityk, działaczką społeczną i inżynierką. Swoją karierę polityczną rozpoczęła od działalności w Unii Pracy. Następnie zaangażowała się w tworzenie nowych inicjatyw politycznych, między innymi była współzałożycielką i liderką partii Twój Ruch oraz inicjatywy Polska Inicjatywa. W 2015 roku stała na czele koalicji wyborczej Zjednoczona Lewica, która jednak nie przekroczyła progu wyborczego, nie wchodząc do Sejmu. I tak dochodzimy do dnia dzisiejszego, kiedy to pani Barbara zasiada na stanowisku ministra edukacji. Od razu jasnym było, że w szkołach możemy spodziewać się wielkich zmian. Obiecano nam poprawę warunków pracy i wynagrodzeń nauczycieli, aktualizację programów edukacyjnych tak, by lepiej odpowiadały na potrzeby współczesnego świata oraz zlikwidowanie prac domowych. Pojawiły się w tym zakresie pewne nieścisłości. Na przykład pani Nowacka mówiła o tym, że żadne nie będą oceniane. Żadne. Nawet wierszyki. Okazało się jednak, że innego zdania jest wiceminister Katarzyna Lubnauer. Okazuje się, że obie panie nie przygotowały nawet jednej spójnej narracji. Może zadać wiersz na pamięć i sprawdzić, czy się ten... Ale nie może tego ocenić. Czyli... Słówka na przykład z języków. Oczywiście, że mogą. I będą mogły być oceny z słówka, oczywiście, tak? Że mogą być oceny. Wiersz na wiersz, pamięć. Oczywiście. Ale pani minister mówiła, że wierszyki też nie na ocenę. Nauczy, na ocenę. Na dodatek wiceminister zaznaczyła, że nawet Donald wyjaśniał tą zagwostkę. Wyraziła też swoją opinię na ten temat. Ja jestem w ogóle przeciwna. No rozumiem, ale nauczyciel będzie mógł, ma jakąś swobodę. Tak, ma swobodę, natomiast jestem przeciwna odpytywaniu, ile murk ziemi miał Boryna. Co do tego, kto okazał się tutaj nie odrobić swojej pracy domowej z postulatów, mam pewne podejrzenia. Wiele osób uważa, że system edukacji w Polsce ma się nie najlepiej i to od dłuższego czasu. Miało to oczywiście wynikać ze zmian wprowadzonych jeszcze przez poprzednią władzę. Zwiększono ilość godzin zajęć, poszerzono materiał, zlikwidowano gimnazja, a uczniowie często skarżyli się na nadmierną ilość materiału do nauki, co może prowadzić do stresu i wypalenia. Możemy uważać, że to, co miało miejsce, było niewłaściwe, a zmiany były zbyt intensywne. Tak więc raczej pozytywnym jest fakt, że nowa władza planuje dokonać wielkich zmian w tym zakresie. Dzieciaki są dzisiaj przemęczone, przeuczone. No tak, ale dobra, gdzie jest Polska? Polska w Europie. No to gdzie jest Polska? Tutaj. To nie jest Polska. Nie, 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 nie. Czy Polska powinna wybudować elektrownię atomową? Nie. Nie? Nie. Czemu nie? Tu w ogóle nie powinno być wojny ani nic. Ale elektrownie. No ale no dobra, no ale no. No nie wiem, no to zależy, to chyba nie od nas. Nie, wydaje mi się, że jest już wystarczająco na świecie i. Ile to jest 5 razy 2? 10. 10. A 5 razy 4? 40. Bruksela to stolica. Berlina? Oczywiście kilka przypadków pomyłek podczas programu Matura to bzdura nie musi o niczym świadczyć. Pamiętajmy, że pojawiają się tam również dorosłe osoby, które popełniają podobne błędy co ci młodzi ludzie. Kamera podobno stresuje. Cała ta wiedza ze szkoły ucieka wtedy prawie tak szybko, jak po samym zakończeniu tej długiej ścieżki życiowej znanej jako edukacja. Taki żarcik. Niestety większym problemem mogą się okazać dorośli, którzy nie są otwarci na dalsze dokształcanie się. Jak już wiecie, wszyscy popełniamy błędy. Mylimy się, zapominamy. To samo zdarzyć się może pani Nowackiej, która w istocie też jest tylko człowiekiem. Gorzej, jeżeli nie dość, że nie umiemy przyznać się do błędu,
ale kompletnie zamykamy głowy na nasze własne przekonania. Dzień dobry pani minister, Michał Jelonek, Telewizja Republika. Z analizy danych PISA, to jest międzynarodowe badanie prowadzone pod egidą OECD, wynika, że istnieje pozytywna zależność pomiędzy odrabianiem prac domowych, czy czasem, jaki uczniowie poświęcają na prace domowe, a ich wynikami w nauce. W tym raporcie czytamy również o pozytywnej zależności, jeżeli mówimy o uczniach, którzy notują gorsze wyniki w nauce, więc wynika z tego, że prace domowe polepszają oceny. Jak się pani do tego odniesie, pani? Bardzo dziękuję za pan pytanie, które nie dotyczy tematu briefingu, ponieważ briefing, jak pan na pewno wie, myślę, że Telewizja Republika też dotarła, dotyczy wynagrodzeń nauczycieli, na które czekali, których nie mogli otrzymać od rządu PiS, który tak chętnie w tej chwili uaktywnił się w kwestiach, pani, że to jest w kwestiach ważne, edukacji. Bardzo bym prosiła, żeby pan nie przerywał mojej wypowiedzi, dobrze? Oczywiście można się przyznać w takiej sytuacji jak ta do błędu, bądź powołać się na jakieś badania. Musiała się w końcu jakimiś zainteresować, skoro postanowiła wprowadzić tak wielką zmianę w systemie edukacji jak ta, prawda? Mogła też zrzucić winę na partię opozycyjną, którą w podobnej sytuacji przypuszczalnie oskarżyłaby o to samo. O co my oskarżamy ją w pryzmacie jej własnych słów? Ponadto wydaje mi się, że briefing jest po to, żeby zadawać różne pytania. Nie wybiegamy przecież poza zakres jej obowiązków, wiedzy czy też kompetencji. Chyba, że w tej ustawie również opierała się wyłącznie na swoich przeświadczeniach. A wszystkie dzieci w Polsce będą zmuszone już niedługo żyć na jej warunkach i pobierać taką edukację, jaka odpowiada pani Nowackiej, która nawet nie opiera tych zmian o żadne stosowne badania popierające jej tezy. Problemu z odpowiedzeniem na pytanie może doświadczyć każdy. W sytuacji, którą zaraz wam przedstawię, Barbara Nowacka przypuszczalnie mogła powiedzieć, że odpowiedzenie na to pytanie nie leży niestety w jej kompetencjach, a partii rządzącej, która nie do końca ustaliła jeszcze to, na jakich warunkach zmiany będą wprowadzane. Tego jednak nie zrobiła. Obrzuciła winą, sama nie wiem co, chyba same szkoły. Za brak stołówek. Kiedy zostaną wprowadzone darmowe, ciepłe posiłki dla dzieci w szkole? Kiedy będą dostępne dla wszystkich dzieci bezpłatne żłobki i przedszkola? W tej chwili trwa druga edycja programu, który modernizuje stołówki szkolne i je doposaża. Dwa tygodnie temu na posiedzeniu rządu została podjęta decyzja o kontynuacji programu i dopiero kiedy będą w szkołach gotowe stołówki, żeby każda szkoła to mogła mieć, możemy rozmawiać o realnie ciepłym posiłku dla każdego dziecka. Natomiast ten pierwszy etap, czyli doposażanie lub budowanie stołówek, trwa po prostu. Nie słyszałam o wielu szkołach, w których nie ma stołówek. Nie jest tu chyba najistotniejszym, by ładnie wyglądały, a raczej by można było w nich zjeść jak należy, prawda? Na dodatek dowiadujemy się, że decyzja dotycząca modernizacji stołówek została podjęta, ale nie czy została wdrożona, a prace zainicjowane. Panuje tutaj, mam wrażenie, jakiś brak spójności. Nie było zresztą też z tego, co kojarzę w pierwotnej formie mowy o tym, że trzeba najpierw te stołówki zmodernizować, tylko o ciepłym, darmowym posiłku. Ciekawe, co będą tam właściwie robić. Na czym ma polegać ta zmiana i unowocześnienie? Chyba na posiłkach 3D. Jedna z jej ostatnich wypowiedzi odbiła się szerokim echem w internecie. Oczywiście odniosła się w niej krytycznie do przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. Nie mogło być inaczej. Gdzieś pobrzękuje w tych wypowiedziach polityków PiS-u taka kpina, że rozmawiamy z młodzieżą. Tak, z młodymi ludźmi trzeba rozmawiać, bo to oni będą zmieniali Polskę. Bo to ich Polska będzie, a nie Polska emerytów sfrustrowanych przegranymi wyborami. Trzeba skończyć z ocenozą w szkole. Trzeba też skończyć z ocenozą w społeczeństwie, tak żebyśmy się zaczęli szanować. Co oznacza tutaj w ogóle słowo pobrzękuje? W sensie, że nie robią tego bezpośrednio, ale mimo to pani Nowacka uważa, że politycy PiS-u nie chcą słuchać dzieci. Oraz, że emeryci nie mają nic do powiedzenia, bo to nie oni są przyszłością kraju. Dość ostro, pani minister. Nie tylko nas mogą te słowa urazić. Okazuje się, że jej koledzy i koleżanki też mogą odebrać je negatywnie. Magdalena Sroka nawet w dość raczej ofensywny sposób skrytykowała panią Nowacką. Kolejne pytanie. Jak pani ocenia wypowiedź ministra edukacji Barbary Nowackiej, że z młodzieżą trzeba rozmawiać, bo to ich Polska będzie, a nie emerytów sfrustrowanych przegranymi przez PiS wyborów? Ciekawe. Pani Barbara Nowacka już wiele różnych takich teorii potrafiła wypisywać na Twitterze, czy wypowiadać. To była wypowiedź. Czy wypowiadać. Ja rozumiem troskę, a może nie rozumiem, mówię to trochę tak ironicznie. Cieszę się, że nie mamy już takich kuratorów, którzy zajmowaliby się dziećmi w Polsce. Ale wyczuwamy jednak pewien dystans do tej wypowiedzi, czy jednak się mylę?
Pani redaktor, pani kurator Małopolska już niejednokrotnie w swoich wypowiedziach dawała świadectwo temu, że mało ma wspólnego z dobrem dzieci. Problem w tym, że ta chyba nie dosłyszała, co reporterka mówiła i nie skojarzyła nazwiska. Bądź też się przesłyszała. Czemu politycy PiS mieliby obrażać polityków PiS? Kolejna zorientowana osoba w polskiej polityce. Jak zareagowała, gdy dowiedziała się, że nie zrozumiała pytania? Bo tu chyba bardziej są sfrustrowani politycy PiSu, którzy dzisiaj uderzają czy w seniorów, wykazując troskę o dzieci. No, zdumiewająca wypowiedź, tym bardziej, że w dużej mierze elektoraty... Ale czy jest zdumiewająca wypowiedź? No pani kurator. Ale to nie pani kurator, to ja mówię, to była Barbara Nowacka, nie pani kurator. To chyba się nie zrozumiałyśmy. To była wypowiedź pani minister Barbary Nowackiej, że z młodzieżą trzeba rozmawiać, bo to będzie ich Polska, a nie emerytów, którzy są sfrustrowani przegranymi przez PiS wyborów. Więc no właśnie. Ja trochę też. Okej, pani redaktor, myślałam, że mówi pani o pani. Nie, mówię o Barbarze Nowackiej. Głupio wyszło. Nie wiem, kto się tutaj bardziej pogrążył, pani Nowacka, obrażając połowę kraju. Czy może pani Sroka, która kompletnie nie rozumie, co się do niej mówi. Bardzo bym prosiła, żeby pan nie przerywał mojej wypowiedzi, dobrze?